Cześć, przed nami kolejny odcinek stacji Sagita. Witam serdecznie członków ekipy Klubu Miłośników Fantastyki. Oprócz mnie mamy Kruszona i Kudłatego. Oczywiście Maria, który też reprezentuje komiksem Pułapach. I naszą ekipę z Poznania, drużynę Pyrlandii w osobach Baralimana i Bombadilla. Cześć, witamy. Cześć. No i tak na rozruch myślę, że można zadać bardzo proste pytanie. Dzisiaj zajmujemy się dinozaurami. Zastanawiamy się, czy nadal jest moda na dinozaury. A jeśli jest, w jaki sposób? Czy macie jakiegoś swojego ulubionego dinozaura? Dino. Myślę Denvera. No Denver znaczy się. Nie, nie, gatunek. No to ten, co, z którego gatunku był Denver, bo on był najlepszy. No nie, to ja ulubiony to Triceratops. A dlaczego? Bo kojarzy mi się, tutaj może właśnie tak pojadę fantastyką, kojarzy mi się z krasnoludami. Taki zakuty, krnąbrny i ciężko go tam podejść. A który taka to jest Triceratops? To jest ten z rogami. Ten z rogami i z tym kamieniem na końcu? Z tą maczugą? Nie z maczugą. Nie z maczugą. Kolcami na ogół. On ma chyba... Nie, nie miał kolców. Nie. To był inny dinozaur. Wyglądał jak nosorożec troszeczkę. Czekajcie. Czekajcie, on miał taką koronę z tyłu, taką paszczę z przodu i z taki karp na plecach i z tyłu miał taki okon z takim jakby, z taką podobnym czymś to maczuki, tak? Nie, to ankylozaur miał maczugę na ogonie. Nie. No to wie, ale to on miał te kolce na okonie? Nie. Czekajcie, po kolei. Proszę bardzo, tu jest Triceratops. Wam wysyłam na ten. O, proszę bardzo. No tak. To był Triceratops. Taki krótki ogonek jak u teriera. A mi się coś pomyliło, że on miał ten. No nie, no Triceratopsy to ja też lubię. Ten... W tym, jak... Z kolcami na gonie był stegozaur. Jest jeden z tych Transformersów takim Triceratopsem chyba. To już wrzucam na czaty do tego właśnie, co mam maczugę na ogonie. Ja wam powiem, że jak kiedyś dinozaury, jak byłem małym dzieckiem, tak to gimnazjum, to bardzo się interesowałem tą paleontologią. Zresztą wtedy się oglądało Friendsów i tam przecież Ross był paleontologiem. I to się pamięta, ale powiem, że to jakaś mania na dinozaury mi to. A, to ten wygląda tak. Mania na dinozaury to mi przeszła. Aczkolwiek no, lubię poczytać o tym, jak coś się znajduje. Dobra, to ja powiem tak, jeżeli chodzi o mój ulubiony typ dinozaurów, to tutaj może będzie niepopularna opinia. Ja bardzo lubię Velociraptory. Uważam, że to są świetne, inteligentne, znaczy tak jak tak są pokazane. I w sumie z tego co wiemy, z tego co pokazuje nam troszeczkę paleontologia, to faktycznie mogły to być bardzo inteligentne istoty, działające w stadzie, działające w sposób skoordynowany. Bardzo mi się podoba ich przedstawienie w filmach Jurassic Park oczywiście, przecież to jest kultowa seria. A czy minęła fascynacja dinozaurami? Powiem wam, że nie. Dla przykładu, w księgarni na przykład bardzo dużo mamy klientów, którzy przychodzą po książki o dinozaurach. Albumy, po jakieś kolorowanki, bo dzieci, wnuki lubią dinozaury i się fascynują dinozaurami. Więc ja myślę, że to nadal jest żywe, to nadal jest aktualne. To też dużo pomagają filmy, kolejne części Parku Jurajskiego. Niebawem wyjdzie najnowsza Park Jurajski Dominion. Nie wiem, czy widzieliście zwiastun, wygląda całkiem nieźle. Natomiast moim zdaniem dinozaury, podobnie jak temat kosmosu, jest takim tematem, który cały czas żyje, cały czas trwa i jest z pokolenia na pokolenie, jest taka fascynacja właśnie najpierw u dzieciaków, potem u młodzieży, się tam fascynują tym. No, ja na przykład uważam, że to jest temat, który jeszcze długo będzie się sprzedawał, że tak powiem. O. A Velociraptor? W ogóle ten Velociraptor z tego zwiastunu, to zauważ, że on ma pióra i on jest teraz bliższy temu, jak mówi o nim nauka, jak on faktycznie mógł wyglądać.
Tak, dokładnie. Tak, kiedyś właśnie czytałem o tym, że to, co pokazali w Parku Jurajskim, to jest no, nie do końca zgodne z tym, co mówi nauka, właśnie, że bardziej te piórzaste były te. Ale jeden przykład, jeszcze są te takie velociraptory w tym zwiastunie, to takie znane z poprzednich części, więc będzie takie fajne pomieszanie. Stare z nowym, albo właściwie nowe nowe starym, nie wiem, jak to powiedzieć. Generalnie tak. Nie wkleiłem takiego właśnie piórzastego towarzysza. Velociraptory to tak. Które to są? Te małe, są te 3-metrowe takie, czy 2-metrowe takie z długim pyskiem. Z te, co atakowały z... w tym? Tak, szybkie. Tak, drapieżne. Te. No ja Park Jurarski to minion, to nie słyszałem, ale bardzo lubię Park Jurarski. Też tam nie ogląda. Muzykę stamtąd robię. Zaraz wrzucę zwiastun do Dominion. Poczekajcie chwilę. Muzyka. Wczoraj Ańsel na spotkaniu ten sanuciła piosenkę z Parku Jurajskiego, a ja nie sajaszyłem, a to jest jedna z moich ulubionych piosenek. Muzyki filmowej, nie wiem jak to powiedzieć. Melodii. Wróćmy tak. Do dinozaurów. Ktoś ma jeszcze jakiś inny gatunek? Ja nie będę tutaj, że tak powiem, oryginalny i powiem, że po tym jak z dzieciaka oglądało się Park Jurajski, on to moim ulubionym dinozaurem jest Tyrannosaurus Rex. Mm-hmm. Tak jak lew był król dżungli, tak Tyrannosaurus był król kredy i triasów. No, właściwie to jest kontrowersyjne teraz, bo nie wiadomo, jego określono, że on jest królem tych dinozaurów, dlatego że miał duże zęby. Dziś tak, to nawet generalnie nie wiadomo, czy on nie był padlinożercą. Dokładnie, tym bardziej, że były większe gatunki od tyranozaura. Alozaur. Chociażby alozaur, spinozaur czy gigantozaur. Więc tyranozaur po prostu jest najbardziej znany, no, chociażby właśnie przez tutaj już wspomniane wielokrotnie i jeszcze dzisiaj będzie wspominany Park Jurajski. Że mamy tą ikoniczną scenę z terenowym samochodem i z tyranozaurem, który robi co robi. Wiecie co, ja już mam taką ochotę, że chyba sobie pooglądam Park Jurajski i sobie przypomnę. Jeżeli jest taka możliwość, to sobie przypomnę. Bo tych parków jurajskich jest kilka. Ale no jest tam jest kilka gier komputerowych. Jest 4 albo 5 chyba teraz. Nie, to ja po prostu byłem, nie to, że byłem jakoś tam, powiedzmy, się nie podobał ten ostatni Park Jurajski, ale ja nie mogę po prostu przejść obok tego, że na przykład ta główna bohaterka, która całkiem fajnie grała, nie? Ale po prostu to jej bieganie w szpilkach, po prostu naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że każde inne obuwie byłoby lepsze do biegania, uciekania przed dinozaurem niż szpilki. Ale dobra, może się ciekawe, czemu to główne. Ale... A czekaj, a powiedz mi, oglądałeś, mówisz o Upadłe Królestwo, czy mówisz o tym Jurassic World? Jezu, nie pamiętam, który to był tytuł. Tam, gdzie... No? Tam, gdzie była ta scena, gdzie ona zaczęła wabić tego dinozaura i uciekała przed nim w szpilkach. No, nie. A, to wiem, to było chyba w tym Jurassic World. To był ten... Nie pamiętam, który to był. To nie ostatni. Ja wam powiem, że teraz zauważyłem taką dziwną korelację. Jak Kutłaty zaczął mówić o dinozaurach, skojarzyłem od razu rekiny. I tak, Steven Spielberg zaczął historię z rekinami i Steven Spielberg zaczął na nowo historię z dinozaurami w filmie, w kinematografii, no nie? Nie wszystko, bo jeszcze było E.T. Jeszcze E.T. z kosmitami. Dziwne są, ale E.T. powstało w tym samym czasie co Gwiezdne Wojny i z Lukasem, kto pierwszy i większe pieniądze zarobi, chyba tak to było raczej. Ale i dinozaury i rekiny mu się udały, tak. I powiem wam, że ja pamiętam, że Park Jurajski to jeszcze jak w Sieradzu było kino, to w kinie na pewno oglądałem tą pierwszą część i tam tą scenę, tylko nie wiem, czy to w tej pierwszej części, czy w drugiej, jak oni są w takim samochodzie tym i są nad skarpą i atakuje ich ta cała chmara tych, kojarzycie? To jest pierwsza albo druga część, albo trzecia może, na pewno trzy pierwsze to oglądałem. I są nas... Truka, na truki, no. No nie, fajnie to się oglądało. No ma to swój klimat, no powiem wam,
że bliskie spotkania, tak, o bliskie spotkania to też dobre były. Powiem wam, że jednak te filmy to tak rozpucają taką wyobraźnią i chęć poznania historii. Tych, no, moje pierwsze spotkanie z dinozaurami to chyba jednak był Denver, ostatni dinozaur. No, dużo to tak właśnie miało. To jest klasyczne. I tam... A jeszcze Flintstonowie byli. Pamiętacie Flintstonów? I Flintstonowie. Tak, z Hanny Parpery. I powiem... Willa pierwsza. Ale wiecie co, jeśli chodzi o Park Jurajski, tę pierwszą część 93 roku, to należy jeszcze docenić kunszt Stevena Spielberga nie tylko w kwestii tego, jak w ogóle ten film był świetny, ale faktu, że on tak naprawdę wtedy kręcił dwa filmy naraz. Bo pamiętajmy, że w 93 roku premierę miała też Lista Schindlera, za którą zgarnął i tak naprawdę zgarnął Oscary i za Listę Schindlera i za Park Jurajski w 94 roku. A to nie wiedziałem, że w tym samym czasie było kręcone, ale Lista Schindlera była w Polsce przecież kręcona, no nie? A tak, tutaj tak, to wie. Gdzieś na po drugiej stronie klopu, no to też to jaki wysiłek był dla niego wtedy. W Krakowie jest przecież Muzeum Fabryki Oscara Schindlera. Tak, dokładnie. Ja... W ogóle jeśli chodzi o te kwestie rekinów i dinozaurów, to się łączy. Jest grupa dinozaurów morskich, ichtiozaury, plezjozaury i mozozaury, które właśnie były gadami morskimi i to dużymi. Mamy też przodków, które chociażby sarkozucha. Nie zapominajmy też o megalodonie, ale to jest chyba dużo później niż dinozaury. Tak, to jest później, no i to już była faktycznie ryba, nie? Megalodon to ten wielki rekin? Rekin to nie ryba, pamiętajmy. Rekin to jest rekin. Ale rekin, ten megalodon, co Tomek ostatnio puścił mema, to ten? Karkarodon megalodon. A jak mówicie o tych dinozaurach w morzu, no to przecież od razu się kojarzą te wszystkie legendy z Loch Ness na pierwszym miejscu, że niby tam dawno temu dostał się do jeziora jakiś przedstawiciel gatunku dinozaurów i on tam żyje to dzisiaj. To jest takie trochę skomplikowane przy tej reprodukcji tym wszystkim, ale... Samo rzeki jest w Azji też, nie? Że jakieś tam wielkie Amazonka. Dużo z takich legend właśnie, z takimi wielkimi gadami w tle. No, słuchajcie, wyobraźcie sobie, tak jak mówicie o katach i o smokach, mi się przypomniało, tylko to już jest jak na te wyspy Pacyfiku przypłynęła ta pierwsza wyprawa patawcza Brytyjczyków. Nie, te, tam Karol Darwin, ten kto tam wylądował na tej wyspie, gdzie były te takie, jak one się nazywają, te zwierzaki, wiecie, takie to są katy, tak na czterech nogach, z takim komoto, no i wyobraźcie sobie, jak ktoś taki wchodzi do jaskini, na przykład na Wawelu i widzi taką olbrzymią czaszkę dinozaura, to mógł pomyśleć, że to smok jest przecież. Powiem wam, że ten, że jak to się nazywa, że to rozpucało wyobraźnię, jak się znajdowało gdzieś jakieś szczątki dinozaurów w przeszłości. Przecież od kiedy te wiemy o dinozaurach, że istnieją? Kiedy to nauka się nimi zajęła? 200-300 lat temu? 1842. No to zobaczcie, od 1840 roku wiemy, że dinozaury żyją. A że istniały kiedyś i zaczynamy rozumieć, te szkielety wyciągać, a wcześniej jak ciekolwiek, przecież jak na naszych spotkaniach ostatnich mieliśmy spotkanie o tym, o tym, że na przykład w tych starych kronikach polskich znajdowały się wzmianki, że karki wyciągano. No to jak znaleziono takiego tyranosaura kiedyś, to rozpalało to wyobraźnię. Ja nie wiem, czy wiecie, co to jest kretoszczur? Tak. Widzieliście kiedyś? Tak. I słuchajcie, jak nie widzieliście, to wam polecam. I to jest też tak, to jest też kontynuacja tego, o czym co mówię, że na przykład jak ten kretoszczur tak ma bardzo specyficzny wygląd i on się bardzo często znajduje w takich wilgotnych, zamkniętych pomieszczeniach, gdzieś na przykład w zamku i tak dalej, i wchodzisz tam po prostu i widzisz takie zwierzę, no to ty sobie myślisz też, czy też doszedłeś do jakichś kręgów piekielnych, jak widzisz takie zwierzę. No i
Jest, słuchajcie, no to po prostu tak na wyobraźnię działa przecież te dinozaury, o czym my tu rozmawiamy. Patrzcie, rozmawiamy tylko o dwóch serialach, a już rozbudziło to naszą wyobraźnię i dyskutujemy o tym, jakie te dinozaury tam występują, jak Steven Spielberg to kręcił, prawda? A zobaczcie, to jest tylko od 140 lat, 160. No tak naprawdę dopiero po II wojnie to ruszyło. Przez godzinę. Ja tylko chyba największy hype na to. Dokładnie, dokładnie. Tak. Połowa XX wieku, nie? Era atomowa, mutacje, coraz lepsze odkrycia. No właśnie, i inne wynalazki, także. Tak, ale trzeba też zaznaczyć, że w ogóle kości dinozaurów były odkrywane przez całe setki lat. Są w Chinach te najstarsze narzędzia do wróżb, które były robione z kości dinozaurów bardzo często. A Patre, a nie było przed II wojną żadnych komiksów na temat dinozaurów? Była jakaś bajka tego Winsora McKaya. W komiksach się pojawiały, ale to tak bardzo delikatnie. Jakiś tam tyranozaur, jakieś smoki. No widzicie. Ciekawe, że tak mówicie, że to się ten hype zaczął dopiero po II wojnie światowej. To też skąd, czemu wtedy dopiero, chociaż to było już znane. Ciekawe. Tak jest, w ogóle taki film milion lat przed naszą erą, gdzie są ludzie i są dinozaury. Mm-hmm. To bardzo wpływało na ludzi, na wyobraźnię ludzi. I był też taki, była też podobny film jak ten Milion lat przed naszą erą. To on jest z 1966 roku. I tam dinozaur był zrobiony w taki bardziej śmieszkowy sposób. No, z takich filmów, no to znam to ty. Milion lat przed naszą erą, tam grała przecież, to był jeden z najbardziej kasowych filmów, bo tam grała przecież Rachel Wells, nie? Także kultowy film tak naprawdę. No seks pompa tamtego okresu, no nie? No, dokładnie, także to nie było byle co wtedy. Tak, powiem wam, że no, ale to jest 1966, aż zastanawiam. Ostatnio Patry puścił ten film dokumentarny o Arsène Lupin, żeby można sobie pooglądać, i on powstał w 1913 roku. I aż dziwsze, od tego 1840 czy 60 roku wcześniej nie powstał żaden hype na tego. I czemu po raz kolejny, bo to jest po raz kolejny, hype na cokolwiek zaczyna się w Japonii. To jest ciekawe, no nie? No bo to Japończycy pierwsi dostali pompy jądrowe i co? I wymyślili tam nie Godzilla, tylko to Gorilla, czy jakoś tak, nie wiem jak to się wymawia. W ogóle Godzilla dała jakby cały ten, stworzyła cały nurt, cały gatunek filmowy o nazwie Kaiju. Że teraz Amerykanie promują film, znaczy promują potwory Kaiju, jest właśnie zapożyczone od Japończyków. Kaiju znaczy duże potwory. Ja już wam o tym wspominałem, tylko nie mam tu teraz tej książki, żeby wspomnieć. Wiecie, że pierwsza gra, jaka powstała, to znaczy jedną z pierwszych gier, które powstały, to też Polacy założyli Kółko i Krzyżyk tam w 1956 czy 7 roku, bo w tym samym czasie w Ameryce powstała też gra komputerowa, ale pierwsza taka gra, która się sprzedawała tam z 1960 czy 7 roku, to właśnie była oparta na tej, na tych filmach, o których wspomniał Spike przed chwilą, na tych filmach Kaiju. Mnie to jest niesamowite, kurde, po raz kolejny coś Japończycy zaczynają na tym świecie. A ja zadam pytanie off-topowe. Jakie jest wasze ulubione kaiju z tych, które pojawiają się w filmach o Godzilli i innych potworach? Ja oglądałem dwie części, kiedyś na Polsacie o 15 w soboty, co tydzień. Ktoś puszczał serię tych starych Godzilli i widziałem trzy albo dwie pierwsze części Godzilli. Teraz nie, na pewno widziałem Godzillę, która chodziła po ziemi i niszczyła słupy, to pamiętam. I na drugiej, w drugim chyba miała za przeciwnika ośmiornicę i tam wiem, że łódź podwodna poleciała pod Antarktydę, żeby znaleźć Godzillę, czy gdzieś coś takiego było, tak. To pamiętam te z tych filmów, te potwory. No, Tomata wyszła, jeszcze bardzo podobna była ta Gamera koreańska, także ja to powiem ci, że te wszystkie filmy mi się w jedno zlewają, bo widziałem ich też trochę, ale nie pamiętam, teraz nie powiedziałbym tak naprawdę żadnej fabuły od A do Z,
Naprawdę, bo tam mi się właśnie zlewają motywy i z tej Gamery, i z tej Godzilli, i te potwory, te nazwy ich, także naprawdę nie pamiętam teraz w sumie żadnego. Nawet tytułu nie przytoczę, albo ich sporo, ale właśnie zaraz wygooglam. To ja tylko powiem, że z tych wszystkich stworów, podobnie jak kudłaty, ja nie pamiętam ich wszystkich nazw, ale zdecydowanie uwielbiam Godzillę. Ja lubiłem te kosmiczne, tu wkleiłem Zetona na czat, takiego trochę podobnego do żuka przemyślnego. A powiedzcie mi, a czy te potwory kosmiczne też się liczyły jako te potwory kaiju, czy nie? Pewnie. No to jest taki horror, też na Polsacie, kiedyś na Polsacie leciały filmy fajne i też na Polsacie kiedyś w 2000 w którymś roku albo na TVP2 leciał taki horror europejski, amerykański o tym, że planeta jest atakowana przez wielkie rośliny, kojarzycie, które oślepiają? Tak, było coś takiego. No. I nie, ja to... one nie oślepiały, nie. To było inaczej, to było tak, że ludzie oślepli dlatego, że ten meteoryt z tymi roślinami oślepił ich, a rośliny same sobie po prostu były zabójcze i żarłoczne, na takiej zasadzie. To tryfidy, tak się nazywały? Atak tryfidów chyba. A to też kultowa pozycja. To też pętom kaiju? O, nie wiem, jak to się klasyfikuje, szczerze mówiąc. Dobre pytanie. Ten Mario może będzie wiedział. No. Ja też nie wiem, ale mi się tutaj bardzo podobała Mecha Godzilla. Pierwsze, została zbudowana przez ludzi. Drugie, to jest chyba najstarszy mech, przynajmniej najstarszy, nie znam starszego mecha, a kilka lat później, to było w latach 70., to pojawił się generał Daimos. Generał Daimos i tak kuntam, tak? I ten drugi... Ja jeszcze muszę odpowiedzieć. Moje własne pytanie. Ja jestem rozdarty między Motrą, czyli tym kaiju, który wyglądał jak wielka ćma, a królem Gidoron, który był jak na złodupca po prostu epicki. A jak on wygląda? No to był ten taki wielogłowy smok, czy jak to nazwać. Kurde, nie pamiętam. Hydra. Hydra. Patrzcie, kurczę. I też ta czerpięta z mitologii na pewno i patrzcie, jak się sprzedało i ten. I to wszystko w Japonii powstało. Ja ostatnio czytałem tą książkę, jestem pod wrażeniem tej potęgi popkultury japońskiej i wyobraźni. Ja wam powiem, że z Godzilla to... tej mecha Godzilli to chyba nigdy nie widziałem. A jak widziałem, to nie pamiętam. No Godzilla to już jest taki... gatunek popkultury, że on w sumie jest i że on po prostu jest i wszyscy wiedzą, jak on wygląda, chociaż nie trzeba wszystkiego oglądać, bo te pierwsze przecież te filmy z lat 50. z Godzillą, no to szczerze powiedziawszy, to znaczy nie chcę tu opraszać fanów, ale no ciężko się by dzisiaj oglądało przy dzisiejszych zdobyczach techniki. Oczywiście, że tak. To jest tylko dla koneserów przeznaczone. Aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że te pomysły na Godzillę, na to, że po wielkim wybuchu atomowym, po testach powstaje taki smutowany kat, który przypomina dinosaura, no jest jak najbardziej ciekawy i interesujący. Ciekawe, czy kiedyś ktoś wpadnie, żeby naszego smoka wawelskiego tak w jakiś sposób opudzić. To by było fajne. Zwróć uwagę na jedną sprawę. My mówimy, że te efekty z lat 50. właśnie w tych pierwszych Godzillach, czy tam w tych gamerach tych koreańskich były bolesne. Ale tak naprawdę od lat 50. aż do 90. przez pół wieku wszyscy jechali na tym patencie, że jakiś facet przebierał się, kurde, w strój niskiej jakości, czy to robota, czy gadacz, jakieś ćmy, czy innego tam wynalazku. I terroryzował, kurczę, miasto z papieru, kartonów. Tak to dokładnie wyglądało. Przez pół wieku te efekty były cały czas na świeczniku, nie? Przecież w Gwiezdnych Wojnach też za roboty się ludzie przepierali. A jest ten taki... Teraz, no, przypomnijcie sobie ten film Godzilla z 98 roku. No z tym Jeanem Reno. Bardzo fajny, z Jeanem Reno, tak, świetny był. Byłem na tym w kinie wtedy. Ja też. Wiesz co, są tacy, którzy w ogóle no, sobie podchodzą do tego, że to jest badziewny film. Pewnie nie wiem dlaczego. Przecież jak było przez całe dekady, no jakiś koleś ubierał się w strój z gumy i niszczył miasto z kartonu, jak to widzieliście. A tutaj zrobiono
całkiem przyjemną animację potwora. Dokładnie. Ta była na wysokim poziomie. I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie tak to ochrzaniali, przynajmniej co niektórzy. Może dlatego, że to było za dobre, wiesz, może o to chodziło. A. Właśnie tak. Ja pamiętam, że ten film jest świetny, po prostu jest, ja uważam, że ja go bardzo dobrze wspominam, jak pierwszy raz zobaczyłem i jak za każdym razem go oglądam. Te efekty były bardzo świetnie zrobione, fabuła była dobrze poprowadzona, sam koncept tak. Godzilli był poprowadzony świetnie, ale pamiętam, że została mi jedna z kilku rzeczy, którą zapamiętałem, która mi zostaje w głowie, którą też bardzo fajnie wspominam, to jest fragment, jak Jean Reno przebrany już za tego amerykańskiego żołnierza podjeżdża tam do tej bazy, żuje gumę i mówi do tego naukowca greckiego pochodzenia, że żujemy gumę, bo to jest takie amerykańskie. A słuchajcie. A propos tego filmu właśnie z 1998 roku, jedna sprawa. Zwróć uwagę, jak naprawdę to wtedy to był hicior. Jeżeli chodzi o sprzedaż, z tego co pamiętam, to ludzie naprawdę poszli do kin. To jest jedna sprawa. Ja pamiętam, w kinie wszyscy byli zachwyceni. Przynajmniej na tym moim seansie. Naprawdę wszyscy, kurczę, wzdychali. Naprawdę to było, robiło wrażenie. I pamiętacie ścieżkę dźwiękową? Jamiroquai, utwór... Deeper Underground, tak dobrze mówię? Wtedy to było coś niesamowitego. Te efekty specjalne w tym teledysku, jak to się oglądało jeszcze na MTV, to w czasach, kiedy jeszcze na MTV leciała muzyka, to naprawdę to robiło wrażenie. Cały ten film naprawdę robił wrażenie razem ze ścieżką dźwiękową. Naprawdę był, dla mnie był kapitalny. Ja muszę sobie przypomnieć tą piosenkę, bo nie kojarzę. Ja na tym, na... Z teledyskiem obowiązkowo. Na tej Godzilli z 98 roku to byłem na wycieczce klasowej w sieradzkim kinie. No dobrze pamiętam, mi też się podobała ta pierwsza Godzilla. Ale właśnie jak wy mówiliście o Godzilli, to tak chciałem się zapytać, czy smoki zaliczamy do dinosaurów? Właściwie czemu nie? Powiecie o czym jeszcze pomyślałem? Nie wiem czy kojarzycie. Taki jeden z pierwszych filmów, jaki bajek, który oglądałem i jest tam, występuje smok wawelski, to jest Potrusze Baltasara Kąpki. Nie, klasyka. No i właśnie nie wiem, czy to można zaliczyć do takiego pokazania takiego z dinosaura. Zostając w ogóle przy Krakowie, to w katedrze na Wawelu przy jednych drzwi wiszą na łańcuchu kości, które były uznawane przez kilkaset lat, że to są kości dinozaurów. Tylko jak je zbadano, okazało się, że są to kości mamutów. Często tego typu znaleziska, które były uważane za kości jakichś tam smoków czy coś, okazało się być kośćmi na przykład właśnie mamuta czy czegoś takiego. Właśnie. No, skąd się te legendy o tych smokach wzięły, nie? Więc tak samo na przykład, skąd się wzięły legendy o cyklopach? Bo Grecy znajdowali często na swoich wyspach czaszki prehistorycznych słoni. I brali je za czaszki humanoidów, no wielka dziura po środku, że to miało jedno wielkie oko. No i stąd się wziął się cyklop. A to nie słyszałem. Tak samo właśnie a propos smoków możemy tutaj założyć, że smoki to mogły być tymi dinozaurami, ponieważ załóżmy, że na przykład w dawnych czasach gdzieś tam odkopano jakieś właśnie wielkie czaszki wyglądające jakoś dziwnie, nazwano je tam z resztkami smoków, bo na przykład nie znano formułowania dinozaury i tak dalej. Więc coś w tym może być, że to co znamy z legend jako smoki, to po prostu mogą być nic innego jak dinozaury. No kurczę. To byłoby całkiem logiczne wytłumaczenie z tego, że smoki pojawiają się w różnych kulturach, w różnych miejscach świata, bo przecież smoki są i w Chinach, są u Skandynawów są smoki przecież, są smoki tutaj u nas na naszych terenach. Generalnie te smoki są wszędzie, gdzieś by się nie spotkać, więc faktycznie może to być to, że znajdywane były kiedyś jakieś pozostałości po dinozaurach, z czaszki czy coś w tym stylu i ktoś po prostu nazwał to smokiem, a że to się przyjęło i w różnych kulturach nazwano to smokami, no to wiecie, no to jest jakby inna kwestia, nie? Ale faktycznie smoki mogą być dinozaurami tak naprawdę. To może te prześmiewcze memy o husarzach jeżdżących w czasach wielkiej leki na dinozaurach może są prawdą.
Nie mów tego przy Nito. Wierzycie miłem. Nie mów tego przy Nito, bo cię spali pochodnią, rzuci na ciebie pochodnie. Nie, ale słuchajcie, są przecież tak zwane figury na Kamparo. Tam były przedstawienia ludzi z dinozaurami. Poczekaj, Spike jeszcze niech powie. Kiedyś w ogóle oglądałem taki serial, tylko już nie pamiętam, jak się nazywał. No, leciał na jedynce bodajże, w którym tam, no, przenieśli się w czasie do średniowiecza i też tam słyszą, że szlachcic jest groźny, bo ma smoka. Patrzą, koleś ujeżdża dinozaura w siodle. Kapitalny widok. Dyskutują ci między sobą. Ej, przecież to nie jest smok, to tylko dinozaur. Ale widok był świetny. A jak nie w ten film się nazywał? To jest jakiś serial o podróżach w czasie, nie pamiętam już. Ja pamiętam, kiedyś miałem taki sen. Barliman i drużyna Perlandi już znają ten temat. Kiedyś mi się śniło, to było, nie wiem, 3 albo 4 lata temu, nie pamiętam. Śniło mi się, że piłem piwo w knajpie u pana Zagłoby, gdzie pan Zagłoba był właśnie stał za barem i nagle wybuchła apokalipsa zombie, przylecieli kosmici z filmu Obcy, przylecieli te predatory, które rozesłały tam ksenomorfy i tak dalej, przylecieli kosmici z Dnia Niepodległości, rozpętała się jeszcze apokalipsa zombie i nagle przyjechała kawaleria pod wodzą pana Wołodyjowskiego i husarzy jechali na velociraptorach, zapierdzielali na tych velociraptorach. Mało tego, była też armia oczywiście elfów i krasnoludów, a ja latałem z mieczem świetnym i kurde, napieprzaliśmy się z tymi zombiakami, z tymi tam potworami, które się pojawiły, ale widok husarzy na dinozaurach to był i pana Włodyjowskiego, który pędzi na velociraptorze, to było coś absolutnie epickiego. Ja ci powiem, że to jest dobry motyw na książkę SF. Takie połączenie właśnie, taka wojna wszystkich. A propos na przykład właśnie tam husarzy i epickości. Jeżeli chodzi o połączenie husarzy i epickości, to w świecie Warhammer Fantasy jest przecież taka kraina, która nazywa się Kislev. To jest taki konglomerat wschodnio-środkowej Europy. Tam takie połączenie jakichś tradycji polskich, rosyjskich, tam carskich, trochę z Mołdawii wzięte. I właśnie między innymi jest tak, że jest... Są jeźdźcy, w jednej edycji pamiętam Warhammera byli jeźdźcy skrzydlaci na niedźwiedziach, lancerzy, także to jest niesamowite, nie? Oczywiście inspiracją była husaria, także to jest dopiero epickie, tak? Memy z Putinem, co jeździ na niedźwiedziu, to jest nic, nie? Wyobraźcie sobie tego takich husarzy na białych niedźwiedziach. To jest dopiero coś, nie? Ja wam powiem, husarz jadący na niedźwiedziach. No też to ciekawy motyw. W ogóle ciekawe, skąd się wzięła taki motyw wyobraźni, żeby właśnie połączyć takie jakieś średniowieczne, parokowe jednostki z taką prehistorycznymi zwierzętami. Ciekawy to motyw jest. Ale ten motyw, co powiedział Pompatil, to jest super, nadaje się na książkę, na taki Armageddon na ziemi, kiedy różne siły z różnych popkulturowych książek pojawiają się i walczą między sobą. I oczywiście jest Conan McCrory. Pamiętam, jak opowiadałem to w pracy, to powiedzieli mi, to mi się tylko zapytali, tej, a czy teraz się odbywa Pyrkon w Poznaniu? Ja wam powiem, że jeszcze powinien być Conor McLeod i powiedzieć, może zostać tylko jeden. No. Pamiętam, że ten takie właśnie memy i te rzeczy, że husarze jeżdżąc na niedźwiedziach czy na czymkolwiek tego typu, chyba biorą się z tego, że pokutuje i w sumie całkiem, że tak powiem, zgodnie z prawem taki mit, że husarze faktycznie byli przez długi czas totalnie OP na polu bitwy w swoim czasie, gdzieś tam w XVII wieku. No, można powiedzieć, że no tak jak właśnie wspomniałem wcześniej te memy z Wielką Lechią, nie? Że wtedy sobie tam jeździli na dinozaurach i w ogóle, no to mi się gryzie, no, cały czas, mimo wszystko. No wiesz, ale... Dla śmiechu, ale ja jako historyk, no... Ale pamiętaj, że ludzie rzucali kamieniami w tego dinozaura. Znaczy, co ciekawe, jeśli chodzi o kontakt ludzi z dinozaurami, to kiedyś czytałem, to było bodajże chyba Heru? Gdzieś w każdym razie w Ameryce Południowej albo Środkowej była taka historia, że
znaleziono jakieś fragmenty ceramiki czy coś takiego, na których były obrazki przedstawiające, czy jakieś figurki przedstawiające właśnie ludzi polujących na dinozaury czy coś w tym deseń. I generalnie to było oczywiste, o właśnie, coś takiego, co wrzucił tutaj Padre na czat. Generalnie i kamień jest Ika właśnie. I generalnie okazuje się, że to są totalne fałszywki, tak jak dużo tego typu znalezisk, to raczej ludzie nie mieliby jak spotkać dinozaurów, bo o ile coś nie pływało faktycznie w wodzie, to raczej by nie przeżyło upadku meteorytu Chicxulub. A słuchajcie, ale ty mówisz, żeby nie przeżyło. A są ślady w Tunezji chyba, w Afryce i w Ameryce Środkowej, ślady w glinie, w ziemi, gdzie obok siebie są ślady i dinozaurów, i ludzi, i mówi się, że te ślady mają ileś tam set czy milionów lat. I czy to nie jest, czy one też są falsyfikatami? Kojarzę te historie właśnie odnośnie tych śladów i wydaje mi się, że albo to były fałszywki, albo to nie były ślady dinozaurów, tylko czegoś innego, co faktycznie żyło wtedy, w tych czasach, bo ja generalnie... Szacuje się, że upadek tego meteorytu praktycznie rzecz biorąc, no, spalił większość powierzchni Ziemi, więc przeżyło może to, co było w wodzie, plus jakieś tam drobne ssaki, które sobie schowały się gdzieś tam w ziemi w norkach, ale no, wszelkie większe stwory typu dinozaury czy coś, no, to raczej padły, bo albo zginęły od razu, albo nie miały potem czego jeść, bo wszystko było zdechnięte, cała roślinność. Czekaj. No tak, ja bym nie przekreślał. Poczekaj. Ja bym nie przekreślał tego, bo możemy wyjaśnić te znaki, te ślady człowieka i dinozaura, możemy wyjaśnić tematem, którym żeśmy się zajmowali parę tygodni temu, że to mogli być podróżnicy w czasie. To byli kosmici, tak? Ale wiecie, co ja wam powiem? Że ty mówisz, że ten meteor spalił większość części Ziemi. Ja słyszałem, że jeszcze ileś tysięcy lat po tym meteorze dinozaury żyły i że to nie jest pewne na 100%, czy ten meteor doprowadził do tego wymierania. Tym bardziej, że to chyba to wymieranie permskie, czy jakieś inne, było bardziej śmiertelne, gdzie tam 70 czy 80% gatunków zginęła. To nie jest tak, że dinozaury wszystkie zginęły od razu, bo część zginęła faktycznie w momencie uderzenia, te co były na terenie obecnej Ameryki, czy gdzieś tam na wyspach Karaibów, jeżeli te już istniały, ale na przykład na terenie dzisiejszej Europy czy Azji klimat się ochładzał powoli i roślinność powoli umierała. I to jest prosty łańcuch przyczynowo-skutkowy. Obumarła roślinność, obumarły z czasem dinozaury roślinożerne, a jak obumarły roślinożerne dinozaury, no to w tym momencie padły dinozaury mięsożerne, bo nie miały co żerć. A w końcu i padlinożercy nie mieliby czego jeść, no i... Wiesz co, ja muszę potem, bo... To był stopniowy proces, to nie było jednorazowo, że spadł meteoryt i wszystko zawsze zdechło, tylko to było stopniowo, przez długi, długi czas. Ja muszę tak powiedzieć, że wymierania w fermie czy te też nie były wydarzeniem nagłym, tylko to był trwający kilkaset tysięcy lat proces. Ja wam powiem, że muszę po spotkaniu... Dobrze, a mów Spike. Słuchajcie, a znacie może taką kreskówkę jak Dino Riders? Nie. To są ludzie, którzy trafili do epoki dinozaurów i oni mają bardzo zaawansowany sprzęt. Tak naprawdę oni tam używają ich do tych dinozaurów do transportu. Nakładają tam skomplikowany sprzęt, który też kontroluje ich myśli, broń i tak dalej. Z jakim przyjemnie się to oglądało? Czekaj. Teraz jak mi mówisz o takim... Bo to była bajka, tak? Tak, to była kreskówka. A kojarzycie w 2005, 2006, 2007 roku był taki podobny film, że ludzkość w przyszłości, korporacja wysłała jakąś tam grupę ludzi do przeszłości, żeby założyli nową kolonię, bo ziemia obumiera i żeby się tam nie powtarzyło. Kojarzycie? Ja widziałem kilka odcinków tego serialu i to było za czasów dinozaurów chyba. I kojarzycie, że oni tam przechodzą i tam jest punt na tym, w tej... Ciekawe jak po teraz, jak mi to powiedziałeś. Jak to się nazywało? I tam jest punt, ta korporacja ma jakieś tajne plany skrętem tych ludzi. Kojarzycie? Kurczę, jak to się nazywało? Aż mnie teraz...
Zaciekawił mnie Spike, bo taki serial był kiedyś. To było wtedy tak samo jak Lost, wypuszczali coś w tym samym okresie czasu. Taki serial, taki futurystyczny w podróżach w czasie z dinosaurami w prehistorii związane. Z cofnięciem się do tych czasów. I oni tam jakąś tajemnicę odkryli, że ktoś przed nimi był. Nawet kilka odcinków musiałem tego widzieć, bo kojarzę coś tam. Tylko jak to się nazywało? Muszę sprawdzić z ciekawości. Tutaj ten Bombadli powiedział, że takie kości tam, czy jakieś tam czaszki dinozaurów mogły posłużyć jako wiecie, to w drugą stronę też można to wziąć. Mi się wydaje, że Martin się tym mocno inspirował właśnie, czymś takim, wymieraniem gatunków, o tym jak kolejne pokolenia do tego podchodzą. W Grze o Tron właśnie bardzo fajnie było pisane, że w tych czasach, kiedy dzieje się treść tych głównych książek, smoków już nie ma. Smoków już nie ma, zostały tylko po nich jakieś właśnie czaszki. I ludzie nie do końca wierzą, na przykład niektórzy, że te czaszki w ogóle były prawdziwe, że smoki nie mogą być aż tak groźne. Tak samo tam jest przecież sytuacja z tym, że jest ten mur na północy, ten wielki mur, co oddziela ludzi od tam tych innych, ale już tak naprawdę nikt ich nie widział i to takie bardziej bajania są. Także właśnie to fajnie pokazuje, jak coś, co kiedyś było rzeczywiste, może się zacierać, ale tak samo w drugą stronę, że coś, co znaleźliśmy, co było ileś tam epok wstecz, tysięcy czy milionów lat, jak sobie sami dopisujemy, co to mogło tak naprawdę być. I właśnie fajnie sobie można właśnie to wyobrazić, jak ludzie widząc, powiedzmy, że na przykład czaszka jakiegoś tam T-Rexa ma jakieś tam cechy czaszki jakiejś innej jaszczurki, czy innego gada, mogli sobie właśnie wyobrazić, że to były jakieś wielkie smoki, które ziały ogniem. Ja wam powiem, że jak ty mówisz o tym, że w Martin jest, no to z tym wymieraniem, z tymi dinozaurami, to też właśnie ciekawe, że kiedyś to, co stanowiło wielkie niebezpieczeństwo, wydaje się tylko bajaniem, bajką taką dla dzieci opowiadanym strachem, a później jak przychodzi takie zakruszenie, to takie zakruszenie może będziemy mieli jak ten, jak tam na tej Syberii czy Antarktydzie te loty puszczą jakieś superwirusy z przeszłości się, co czym straszą, no ale ciekawe to będzie, no kiedyś coś było, tak, istniały te dinozaury, żyły. My o nich wiemy przecież tak naprawdę mało, mało dużo, ale nie wiemy, czy na pewno ten meteor je zabił i tak dalej, ale rozpucają, tak, rozpucają tą wyobraźnię i pozwalają tak skłębić tą historię przeszłości naszej planety. No bo one żyły przecież tutaj na ile? 65 milionów lat przed nami, no nie? To jest 65 milionów lat, kurde, to ile czasu jest po prostu? Ile rzeczy się przez ten czas wydarzyło? Ciekawe... Ten serial, o którym mówiłeś, to prawdopodobnie była Terra Nova. Tak, Terra Nova, zgadza się, Terra Nova. Później wam puszczę link do tej Terra Nowy. To jest o podróżach w czasie, o tym, zgadza się, tak. Ja nie pamiętam, jak to się skończyło. Kiedyś to powiem wam, że w tych latach 90. 2000 to puścili kilka takich fajnych seriali, ale one zostały przerwane, zapomniane, tak samo jak ta Ziemia, ostatnia planeta, czy coś takiego o tym, jak Ziemia upadła i oni lecieli na inną planetę i tak dalej. A Terra Nova też była fajna, ale ona jakoś tak przełknęła i... O czym? Ziemia 2, ten serial, tak? Tak, mówisz, Ziemia 2. Oni chyba dwa sezony tylko nakręcili. Nie, bardzo możliwe, a takich seriali to było tak nie sporo. Był taki serial, tylko znowu nie pamiętam jak on się... O, zaraz, już go mam. Zaginiony ląd, w którym pewna rodzina jechała sobie samochodem, zatrzęsła się ziemia, rozstąpiła się, kłonęła ten samochód, oni patrzą, są w jakiejś jaskini. Dobra, wyjechali. Wylądowali w krainie dinozaurów. Tam też są gady, które są inteligentne, które mają tam no, mają pewnego rodzaju kulturę rozwiniętą. I tak naprawdę no, to są jakby protoplaści tych no, myślących gad. Znowu wyleciało mi słowo. Reptilian. O, reptilian. Jest sporo takich seriali, no też nie wiem, czy pamiętacie kreskówkę Diklodokni, było dla dzieci, ale dla takich trochę starszych było Extreme, znaczy nie, to było Niebezpieczne Dinozaury, po polsku powiem. Nie kojarzę ich tak, kompletnie. Tak, trochę było.
Nie kojarzę ich kompletnie. Z tych bajek to tylko Tino kojarzę. To był taki fajny film wojenny trochę, że załoga, teraz nie chcę wymyślać, czy chyba Ubota niemieckiego podczas II wojny światowej gdzieś tam zabłądziła, jakaś była anomalia, to się ten film nazywał się Zaginiona Wyspa. I wpłynęli przez jakiś tunel, taką jaskinię do jakiejś wyspy i na tej wyspie okazało się, że właśnie żyły sobie dinozaury. Taka, kurczę, jakaś jedna wysepka na całym świecie się stała, na której po prostu żyły tam różne gatunki dinozaurów. Słuchaj. Bardzo fajny film, pamiętam. Na VHS jeszcze oglądałem. Ale to pamiętajmy, że jeszcze na przykład w King Kongu była ta wyspa Czaszki, tak, gdzie zamieszkiwały dinozaury. I to było w filmie Petera Jacksona i to było później w innych filmach. Ale też w tych wcześniejszych były też te dinozaury. No i nie zapomnijmy, że przecież w Iron Sky, tylko nie pamiętam, nie wiem czy w drugiej, czy chyba w drugiej części. W drugiej części. Tak. Hitler jeździł na, przepraszam, malarz akwarysta jeździł sobie na dinozaurze, tak? Ale słuchajcie, ja wam powiem, wy mówicie tak o tej wyspie. Nie wiem, czy znacie historię, że tam na koniec XIX wieku albo początek XX, coś takiego, jakaś ekspedycja francuska weszła do jakiejś takiej doliny w Afryce, która w ogóle nigdy nie była odwiedzana i znalazła tam jakąś wczesną cywilizację, zamkniętą po prostu tam. Kurczę, poszukam tego, to głośne było, bo oni tam ich tak nie potraktowali trochę specjalnie, że tak to powiem, ale była taka odcięta enklawa. No i kto wie, no może gdzieś jakaś enklawa odcięta jest, ale raczej po tylu latach to... Chociaż są te jaskinie, w których żyją te bakterie zamieszkujące się od milionów lat i one się tam żyją sobie, poszyją tak jak żyły, no nie? No wiesz, wspominaliśmy tutaj wcześniej o Nessie, czyli o potworze z Loch Ness, który najprawdopodobniej jest, jeżeli jest, załóżmy, że jest, najprawdopodobniej to jest jakiś plezjozaur właśnie, który przetrwał kataklizm i który gdzieś tam sobie spał przez jakiś czas na dnie jeziora Loch Ness. No, to jest dosyć ciekawa sprawa do zainteresowania się. No, wiemy, że dużo zdjęć Nessie było. Oczywiście większość z nich to były jakieś tam spreparowane fotografie, no ale nadal legenda jest bardzo ciekawa i przyciąga jak najbardziej turystów, którzy chcieliby zobaczyć tego dinozaura, który tam się schował, ukrył w tym jeziorze w Szkocji. Ja osobiście bym chciał zobaczyć tego stworka. No, to jak ze wszystkim, wiecie, jak z kosmitami, jak z zakazaną archeologią, z tym wszystkim, że chciałoby się to zobaczyć po prostu, że to nadal jest, żyje, że to nie przeminęło. To jest, nie wiem, czy to jest tak w człowieku, taka chęć też, żeby po prostu coś takiego, wiecie, co jest... Naturalne pragnienie. Tak, tak, żeby poznać coś. No, ja tam w Nessie szczerze to nie wierzę. To znaczy, no, problemem by była reprodukcja tego, reprodukcja, jak to się nazywa? Kurde. Reprodukcja młodych. No, że wiecie, że... Reintrodukcja. No, wiecie, że pojawienie się nowych przedstawicieli tego gatunku. No, raczej to może kiedyś coś tam było, ale może ktoś znalazł jakieś kości i pomyślał, że zrobi na tym ten. Tak czy siak, nawet jeżeli nie ma Nessie, to ja bym chciał pojechać i zobaczyć to jezioro Loch Ness. No wiadomo. No. Z tego co słyszałem, to w ogóle ta okolica tego jeziora Loch Ness jest obrzydliwa i no, na 100 km w ogóle przed jeziorem widzisz znaki, które cię tam kierują. A widzisz. Komercha kompletna. Ale będzie co, już mówimy o takich sytuacjach, jak są właśnie jakieś takie prehistoryczne, jakieś domniemane pory w otchłaniach jakichś tam jezior czy rzek, czy oceanów, no to przecież takich historii jest mnóstwo. Mamy przecież tam Krakena, mamy Megalodona, jeżeli chodzi o morze i oceany, ale tak samo pamiętam, już nie pamiętam jak się nazywa to jezioro w Turcji, ale też jest jakaś taka legenda, że też są spreparowane najprawdopodobniej zdjęcia, że tam jakiś wielki stwór żyje. W Azji różne rzeki mają też swoje tam jakieś wielkie gady, czy tam jakieś smoki. Ale... Tak samo jest przecież w Amazonce, te plemiona tam, wierzą, że jakieś wielkie węże tam pływają, także
To jest takie powszechne na całym świecie, można powiedzieć. Ty mówisz o krakenach, ale tak, po pierwsze jest faktem, że istnieją wielkie ośmiornice, kałamarnice i że są w oceanie, i tylko że są bardzo rzadko spotykane, poszują na dużych głębokościach. Jest faktem, że na tych oceanach w Ameryce Południowej, w Australii czy od czasu do czasu wypływa jakieś wielkie zwłoki jakiegoś wielkiego zwierzęcia. Przecież widzieliście często zdjęcia w internecie, które nie wiadomo do jakiego gatunku należą. No coś może żyje w tym. No, że kraken, jakaś wielka kałamarnica w oceanach żyje, to ja myślę, że i wielka metusa jeszcze, ostatnio gdzieś wielką metusę zaobserwowali, to ja w to mogę uwierzyć. No może gdzieś na jakichś głębokościach, przecież oceany są bardzo w małej części spadane, może jakieś przedstawiciele dinosaurów przeżyli. Ale wiecie, z drugiej strony tak naprawdę, bo mówimy tutaj troszeczkę o legendach, że tam legenda z potwora z Loch Ness, ale te legendy są fajne tak naprawdę, mimo nieważne czy one są prawdziwe czy nie, czy ten stwór tam jest, czy to jest dinozaur czy nie, ta legenda jest bardzo fajna i przyciąga turystów i naprawdę jakbym byłbym turystą, który się znalazł właśnie w niedaleko Loch Ness, chciałbym posłuchać tych legend tam o tym potworku z Loch Ness, który tam sobie może siedzi, gdzieś tam na dnie jeziora. To jest bardzo fajne i mi się wydaje, że wiecie, to są takie rzeczy, które przyciągają ludzi, zwracają uwagę i nieważne, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, ale to jest fajne do posłuchania. Siedzisz tam sobie nad tym jeziorem i słuchasz tej opowieści, że tam widzieli tego potwora z Loch Ness i sobie wyobrażasz, co to mogło być i tak dalej, tak dalej. Mnie się to podoba na przykład. Ja bym bardzo chciał posłuchać takiej opowieści tam, będąc nad tym jeziorem. Ale wiesz, no po pierwsze te opowieści rozpłucają wyobraźnię, chęć odwiedzenia tego miejsca, rozpłucają w ogóle zainteresowanie tym gatunkiem zwierząt, o którym ty byś nigdy zapewne nie usłyszał, że albo byś zaczął na obrazku i powiedział jest, a ty teraz sobie myślisz, że ten przedstawiciel tych ryb, dinosaurów żyje w tym, w Loch Ness i to już kojarzysz, no nie? Więc te opowieści, nawet jeżeli nie są prawdziwe, to rozpłucają bardzo dużo w człowieku chęci poznania. To jest kolejne, no, to jest kolejna ciekawość. No, z dinosaurami, no tuż ciekawe, czy u nas w Polsce są jakieś legendy z dinosaurami związane prócz smoka wawelskiego. Znaczy, podobno chyba właśnie sam smok wawelski miał być dinozaurem, tylko nie pamiętam, gdzieś czytałem o tym, jacyś szwedzcy archeolodzy badali właśnie tam tą kwestię tego smoka wawelskiego i wyszło, że niby stwierdzili, że to musi być jakiś dinozaur. Nie wiem, jak to się na to zapatruje, historia nasza i tak dalej, ale... Jeszcze powiedz, że badali to w latach 1655-1660, tak? Tak, tak, podczas Wielkiego Potopu, tak. Natomiast nie, to jest właśnie ciekawe, bo mi się też wydaje, że ten smok wawelski to, wiadomo, legenda legendą, ale ten prawdziwy smok wawelski to mógł być jakimś dinozaurem tak naprawdę, więc... Ale to jakby nie ulega wątpliwości, że na terenach naszego dzisiejszego kraju jakieś tam pozostałości mogły być po dinozaurach, no bo przecież kiedyś kontynenty były złączone, tak? I te dinozaury mogły się przemieszczać i mogły być tutaj, nawet jest duże prawdopodobieństwo, że były, no bo były wszędzie, gdzie się nie obejrzysz. Ameryka, Azja tutaj, prawda, Europa i tak dalej. Więc u nas też mogły być te dinozaury. To jakby to jest rzecz całkiem normalna. I ten smok wawelski właśnie może to jest jakaś legenda, która oczywiście tam została sporządzona, ale na podstawie właśnie znalezisk, powiedzmy jakiś czaszek, jakieś czaszki, kości, które odstępowały od wszystkiego, co tam wtedy znano. I może właśnie to jest ten smok wawelski legendarny, o którym słuchamy i tak dalej, to może właśnie to był jakiś dinozaur. I ci właśnie archeolodzy, tylko nie pamiętam, muszę znaleźć do tego linka, wiem, że oni wysunęli taką teorię, że to musi być dinozaur, nie? Że to musiał być jakiś tam dinozaur, nie wiem, czy tyranozaur, czy jakikolwiek inny, ale musiał to być jakiś drapieżnik dinozaurów. No wiecie co, może ja teraz zboczę w kierunku Australii. Aborygeni mieli kiedyś taką legendę, właściwie nadal mają, że istniał kiedyś wielki, wredny jaszczur. Tego się bali, w ogóle za wszelką cenę należało unikać.
bo był szybki, silny i w ogóle no, gigantyczny. I ileś tam lat temu faktycznie odkryto szczątki tych jaszczurów. One faktycznie żyły. A wiadomo, czym były? Wyginęły. A widzisz, też ciekawe, no przecież Australia była tam odcięta trochę od tego, od świata na tej wyspie. Też to są ciekawe historie, że w tych legendach później znajduje się, jest siarno prawdy, no nie? I kolejny asumpt od rozwijania właśnie. No ciekawe, co było ze smokiem wawelskim, tym bardziej, że Wawel jest uważany za miejsce szczególne w kultach pogańskich i w tych innych przeszłych czasach. Ciekawe to jest, ciekawe bardzo. Jeżeli chodzi o Australię, o te legendy, no to na pewno też ciekawe, czy w Ameryce Południowej nie było jakichś legend związanych też z dinozaurami, z tym wszystkim. No kurczę, my mało wiemy tak naprawdę. I im więcej, słuchajcie, gadamy, im więcej rozmawiamy na te różne rozmowy, na spotkaniach, na prelekcjach, to tym częściej człowiek tak zaczyna rozumieć siebie coraz mniej z tego otaczającego świata. Wrzucam na czat stacji właśnie tego linka z National Geographic odnośnie smoka wawelskiego. Możecie sobie poczytać w wolnej chwili. Mhm, no. Smok wawelski. Jeśli chodzi o Amerykę Południową, nie przypominam sobie, żeby tam były jakieś legendy o dinozaurach, a to wynika chyba z tego względu, że tam ludzie dotarli jednak dosyć późno, nie? W momencie dopiero, kiedy się połączyła, czy kiedy powstała Beringa, czyli ten przesył przez ścianę Beringa między Azją a Ameryką, i oni tam po prostu nie znali czegoś takiego jak dinozaury, jak tam dotarli. No. Mówisz, że nie znali takich. A ja bardziej mniej mówiłem o tym, że na przykład wiesz, że oni znali pojęcie dinozaura, nie? Tylko chodzi mi o to, że to jest taki. Taka legenda, która jest na całym świecie, niezależnie właśnie od kultury, że w Amazonce też mają jakieś swoje legendy, że żyją jakieś wielkie, monstrualne, stwory, które powiedzmy mają, które znają powiedzmy w mniejszych rozmiarach, jakieś wielkie węże i tego typu sprawy, nie? O to mi chodzi, że po prostu tak, wiesz, Jakby wiesz, osobną kwestią jest piżasty wąż, który się pojawia u Azteków i u Majów, jak wspomniałem w czasie mojej prelekcji. Quetzalcoatl, tudzież Kukulka. Ale jakby pytanie, na ile to faktycznie było wyobrażenie jakiegoś węża, który miał pióra, czy bardziej jest to przenośnia dotycząca, nie wiem, jakiegoś statku kosmicznego, czegoś takiego. I don't say it was aliens, but it was aliens, jak to mówi pewien Amerykanin greckiego pochodzenia, i tak naprawdę nie wiemy do końca, z czego im się to wzięło właśnie ten wężowaty wizerunek tego bóstwa. Ale faktycznie smoki w różnego rodzaju mitologiach są rozpowszechnione na całym świecie, tak jak wspomniałeś, no bo mamy te smoki azjatyckie, gdzie przecież przez kilka tysięcy lat w Chinach smok chyba bodajże, bo tam było ile smoków, miało różne kolory, to miało różne znaczenie, i jeden z tych smoków był symbolem cesarza. Bodajże chyba żółty smok. No, więc tu może Mario mi poprawić, bo ja nie jestem pewien, jaki to był smok, ale na pewno smok. Wiem, że smoki przynosiły szczęście, ale które to w sumie już nie wiem. One to miały nawet swoje nazwy. No, mieliśmy smoki mitologii greckiej, tak? To chociażby. No, tutaj Sławek się wczoraj bardzo intensywnie wypowiadał na temat smoków mitologii nordyckiej, tak? No, chociażby Fafnira. Pojawiającego się w pieśni o Nibelungach i w sadze o Wozungach. Tak. O smokach będziemy mieli kolejną stację chyba, słuchajcie. W ogóle fajnie, że zaczęliśmy ten temat smoków, bo jeżeli się nie mylę, tak, czy nadal jest mota na dinozaury jest dzisiaj, a kolejna stacja w marcu będzie najciekawsza polska legenda ze smokiem. Ponieważ będzie akurat puszczana w dniu urodzin Klubu Miłośników Fantastyki Sakita, która będzie 12 marca.
I właśnie będzie o smokach związanych, więc fajnie, że ten temat tych smoków już zaczęliśmy poruszać w tym temacie, więc będzie to trochę rozwinięte. A wracając do tematu dinosaurów i tego wszystkiego, no moim zdaniem, tak teoretycznie, gdzieś w jakiejś enklawie mogły te dinosaury przetrwać troszeczkę dłużej i gdzieś człowiek mógł znaleźć jakiś ślad tych dinosaurów albo przodków tych dinosaurów, których już nawet nie ma, bo ludzie widać musieli go pokonać, ale moim zdaniem gdzieś mogła być taka sytuacja, skoro tyle jest enklaw i znajdujemy na przykład takie zamkniętych miejscach od świata jakieś prehistoryczne rzeczy, to czemu nie jakiegoś dinosaura nawet małego? Zresztą nie wiem, czy słyszeliście, że dinosaury podobno żyją do dzisiaj. Znacie tam teorię? No tak, dinozaurami dzisiejszymi są chociażby ptaki. No właśnie, i że one przetrwały, tak? Że ptaki są, aczkolwiek przetrwały, ale w ostatnich latach strasznie je przetrzepiła. Bo to już nie są, nie jest tyle tych ptaków, jak kiedyś było, no nie? Ale ptaki są potomkami dinozaurów i one z nami towarzyszą nam to dzisiaj. Czasem są teorie, że to, co dzisiaj znamy jako domową kurę, kiedyś było właśnie tyranozaurem. Na sposób poruszania się chociażby. Tak. Natomiast za jakby niebezpośrednich, bo one nie są bezpośrednio potomkami dinozaurów, ale uznaje się zarówno latków dinozaurów, krokodyle. Bo krokodyle tak naprawdę obecne, te, które znamy teraz, praktycznie od czasu dinozaurów się w ogóle nie zmieniły. Mhm. Może to troszeczkę zmalały, no bo sarkozuchy i pokrewne gatunki krokodyloidów, tak nazwijmy, były nieco większe, znaczy nieco, no były wiele większe, ale nadal generalnie obecny krokodyle praktycznie przez ileś milionów lat się w ogóle nie zmieniły i są takimi żywymi skamieninami. Ja wam... To też spójrzmy na to z tej perspektywy, że na przykład taki nosorożec to jest bardzo posturą podobny do właśnie triceratopsa, tak? Tylko że trochę mniejszy, niższy, mniejszy. Taka żyrafa na przykład, która ma długą szyję, może nam tutaj budzić skojarzenia z tym, z brontozaurem, tak? Chociażby. No, jak ta ewolucja bardzo ciekawie się rozlała po tych milionach lat, więc... Wiecie, to nie tylko ptaki, nie tylko krokodyle, ale też inne gatunki zwierząt mogły przejąć jakieś cechy w wyniku tej ewolucji po tych milionach lat. No mówię, no, jeżeli dobrze pamiętam, to jak robili pierwszy park jurajski, to brontozaura, sposób poruszania się brontozaura oparli o poruszanie się słonia. Więc tutaj też może są jakieś pozostałości po tych istotach sprzed 65 milionów lat. Gdzieś to jakoś ewoluowało, rozlało się po tych wszystkich różnych innych istotach, innych zwierzętach. I faktycznie takim potomkiem dinozaurów to są właśnie kury, te ptaki, krokodyle, ale jeszcze nie zapominajmy, że takie inne zwierzęta właśnie jak żyrafy, nosorożec czy słoń. Słoń co prawda bardziej od mamuta, no wiadomo, ale gdzieś tam powiedzmy w tym procesie ewolucji pewnie być może gdzieś tam jakieś zawirowania były, no bo... A to, Sławek, to jest taka sytuacja, jak na przykład, wiesz, masz taki flagowy przykład, mogę tak podać, ryby i delfiny. No przecież delfiny praktycznie wyglądają jak ryby, tak, na takiej sadzie, więc tam pewne warunki naturalne wymagają pewne cechy, więc ewolucja różnych tak naprawdę gatunków odrębnych, bo gdzie masz ssaki, a gdzie masz powiedzmy tam jakieś ryby, tak, no sprawia, że jedne się do drugich mogą upodobnić, także też jestem w stanie właśnie podpiąć się pod to, że na przykład powiedzmy triceratopsy mogły żyć, znaczy nie mówię, jak było, ale mogły żyć w podobnych warunkach, jak nosorożce, albo tam powiedzmy te żyrafy, jak brontozaury, czy diplodoki, także pewne warunki naturalne wymagają pewne cechy, no i to mogła być przyczyna, nie? Wiecie co, jakby mi teraz tak tutaj Sławek zaczął opowiadać i snuć tam opowieść, to powiem wam, że tak pomyślałem, że kurde, że 65 milionów od ziemi jest odstalona jakaś gwiazda o 65 milionów lat, no nie? I wyobraźcie sobie, że
tam gwiazda świeci 65 milionów lat, a u nas żyją dinozaury, kończy się ich panowanie, tłukie i tak dalej, ziemia zaczyna się zmieniać, a my to światło dopiero widzimy na przykład dzisiaj albo teraz, jak oglądacie tą stację to i wychylacie się przez okno i widzicie gwiazdę i ona ma 65 milionów lat temu. I zobaczcie, ile rzeczy przez ten moment, kiedy to światło do nas dotarło, ile rzeczy się zmieniło po prostu na naszej planecie. Kurczę, no to takie wiecie, no, że w ogóle ta nauka o kosmosie też umie po prostu tak jakoś płynąć, że się myśli o tych dinozaurach. No wrócę jeszcze na moment do komiksu. W jednym z komiksów Dylan Dog jest, już sama okładka mówi, że tutaj jest coś o dinozaurach. To jest świeżo wydane w Polsce, Alfa i Omega. I nie wiem, temat jest jakby nadal aktualny, ale to już jest, nie wiem, nawet w latach 60. w komiksie Norman, do którego co jakiś czas wracam, też są dinozaury, które są na Ziemi, które żyją normalnie na Ziemi. Podobnie w Usagim Yojimbo, tam w kosmosie, na samej okładce też jest dinozaur. W ogóle tam są takie istoty, które są mniej więcej odpowiednikiem szczura, ale są tak naprawdę mini dinozaurami, czyli tego jest całkiem sporo. Nawet w Witchu jest taka postać jak Cedric, która jest czymś w rodzaju pomiędzy gadem, jest też czymś jakby gadem, który może się zmienić w człowieka, czyli też jakby reptilianin. Zmiennokształtny jakiś. No tak. No też właśnie, wiecie, takie kolejne spotkanie, coś o właśnie, skąd się wziął mit tych zmiennokształtnych, no nie? To też ciekawy jest motyw, skąd to się wzięło. Ja tak czekaj, czy coś kojarzę. No w fantastyce to raczej smoki, takich rzeczy, ale nie kojarzę. Dawno nic o dinozaurach nie czytałem, szczerze powiedziawszy. Nawet nie wiem. Nie, dawno nic. No, ostatnio jak było spotkanie o pajkach, to sobie posłuchałem ten Vera. A tak to nie. I tą Alfa Omegę to chyba czytałem, ale już nie pamiętam, o czym to jest. Jeżeli chodzi o dinozaury, mi się wydaje, że tak na początku tam któryś z was powiedział, że to nie jest tak chyba, że na to jakoś się skończyła era, jeżeli chodzi o popkulturę, dinozaury, tylko że po prostu to jest bardziej taka pasja właśnie dzieci i tam powiedzmy może nastolatków, tak, na takiej zasadzie, bo na przykład ja widzę po właśnie dzieciach takich kilkuletnich albo kilkunastoletnich, oni bardziej właśnie się takimi rzeczami interesują. Jakieś książki, komiksy, jakieś kolorowanki, tego typu sprawy. To cały czas jest. Poza tym, wiecie, no nawet jeżeli chodzi o filmy, no przecież seria Park Jurajski ma się bardzo dobrze, tak? To są filmy naprawdę kasowe, które tam powiedzmy wypełniają kina po brzegi. No i to nie jest tak, że to się powiedzmy skończyło na jednym filmie tam z lat 90. z końcówki, bo to cały czas jest i ma się dobrze. To nie można powiedzieć, że skończył się na to jakieś tam jakaś era, tylko powiedzmy, po pierwsze mi się wydaje właśnie, że wiek bardzo determinuje fandom, można powiedzieć, dinozaurów, a druga sprawa to, że powiedzmy już może nie ma takiego hype'a w latach 90, ale nadal ma się dobrze temat. Ja się tu jak najbardziej zgadzam, myślę, że dodatkowo jeszcze można dodać, że ci wszyscy, którzy wychowali się na Parku Jurajskim, no będą oglądać każdą kolejną część z tej serii, ponieważ ta seria, tak jak powiedziałeś, Kudłaty, jest jak najbardziej świetna, jest kasowa, jest rewelacyjna. No tam są jakieś tam powiedzmy nagięcia i tak dalej, ale jest to seria, która w przeciwieństwie do wielu innych serii, ona nadal się ma dobrze, tak jak to powiedziałeś. I no okej, okay, dobra, hype na dinozaury jest w wieku tam powiedzmy tych tam 10 plus 15 plus do tych powiedzmy tam 16-17 lat, gdzie tam dzieciaki się fascynują dinozaurami, ale my, stare dziady,
będziemy oglądać kolejne filmy z serii Park Jurajski, ponieważ się na tym troszeczkę wychowaliśmy i to jest jakby nasze, i wszyscy z naszego pokolenia będą szli tłumnie na ten film kolejny, ponieważ to jest kolejny film z naszej młodości, naszego dzieciństwa i obejrzymy sobie tą kolejną część. Nieważne, że tam zrobią jeszcze większe te dinozaury jak były, ale to będzie i tak kultowe, bo to jest nawiązanie do tej naszej kultowej serii, którą oglądamy od 90 tam... Trzeciego roku. Pierwszego albo drugiego roku, no dokładnie, albo trzeciego roku nawet, dokładnie. No słuchajcie, to się ma dobrze i nie widać, żeby był koniec, bo wychodzą kolejne filmy z Parku Jurajskiego, także jest okej. Okay. A myślę, że z dinozaurami będzie jeszcze długo ok, bo faktycznie to jest temat, który raz, że się sprzedaje, dwa, że jest ciekawy, oczywiście, a trzy, że po prostu fajne filmy robią z tym i fajna wyobraźnia, fajnie można poruszać wyobraźnię tutaj. Te dinozaury zawsze poruszają wyobraźnię i myślę, że to jest coś, co sprawia, że te kolejne filmy faktycznie wychodzą, bo one są, one chcą, one są pożądane, ludzie chcą oglądać te filmy, bo one są fajne i wyobraźnia działa i lubimy dinozaury. Myślę, że nikt, nie ma ludzi, którzy by nie lubili tematyki dinozaurów. Dinozaury są do tego stanie popularne, że tak jak kilka lat temu powstała gra Pokémon Go, gdzie ludzie sobie chodzili po miastach i zbierali sobie Pokémony, tak samo jakiś czas temu powstała gra na motywach właśnie Parku Jurajskiego, tego typu rzeczy, że człowiek sobie chodzi po mieście z telefonem i sobie tam łowi dinozaury, czy jakoś tak. Zresztą nawet CD Projekt poszedł w tą stronę i zrobił tego typu grę w świecie Wiedźmina, że się poluje na potwory, ale to jest taki off topic. Natomiast no, gry cały czas powstają, czy właśnie na telefon, czy gry na konsole, czy komputery. Cały czas jest to jakby temat bardzo płodny do tego typu rzeczy. Pajk, coś byś powiedział? Ten temat raczej długo nie długo będzie żywy. Nie umrze sam. Ale pytanie, jak to będzie pociągnięte? Nie wiem, jak na razie jest spoko. Ale obawiam się, że po prostu to zostanie popsute, bo po prostu jeśli coś się sprzedaje, to nie będą chcieli, no, scenariusze będą po prostu coraz gorsze. No, uważaj, że jeśli coś się sprzedaje, to po co się wysilać? Lepiej się postawić, obmyślić na coś innego. W ogóle jeśli chodzi o zwierzęta, które żyły na naszej planecie, to jest temat dużo, dużo szerszy. Jest cały temat megafauny, czyli to już ssaków, które można opowiedzieć równie dobrze. Były ptaki mięsożerne, były duży, wielki nielot mięsożerny. Były też takie koniowate wielkości całkiem wysokiego budynku. Były też inne zwierzęta. No, taka wielka świnia na sterydach. To jest naprawdę temat rzeka, który był już po dinozaurach, ale przed dinozaurami też było ciekawie. I o dziwo, te tematy przed i po dinozaurami są zupełnie niewykorzystane. Fajnie by było, żeby ktoś to wypromował, ale... Słuchajcie, no to Mario powiedział o dinozaurach, tak? Bo to było dobre zakończenie. Sławek też. Barnimanie, co ty byś powiedział o dinozaurach? W kontekście ich popularności jako... Tak. Czy przeminie, czy nie? No, powiem tak. To będzie jeszcze długo dosyć popularny motyw, bo jakby rodzą się kolejne pokolenia, które nie oglądały wcześniej, tak jak wspomniał wcześniej Sławek, takie stare dziady jak my, które się wychowały na Parku Jurajskim i tego typu filmach, czy na tych późniejszych produkcjach tego Jill'a, gdzieś tam z lat 70-80, no to dla nich to będzie coś nowego i oni się tym interesują, bo dzieci często mają też jako zabawki jakieś tam dinozaury gumowe i potem jest tak, że to dziecko się bawi jakimś takim gumowym, nie wiem, stegozaurem, tak? I potem sobie stwierdzi, o, ja chcę sobie o tym poczytać, mamo, kup jakąś książeczkę o dinozaurach. I dostanie taką książeczkę z obrazkami, zainteresuje się tym, no i będzie szukało, czy filmów, czy gier, czy książek. Może pójdzie studiować, nie wiem, paleontologię, czy coś takiego.
I kolejne pokolenia dinozaurolubów będą, że tak powiem, rosły, bo cały czas to się dzieje, bo cały czas odkrywamy nowe szkielety dinozaurów, mniej lub bardziej kompletne. Cały czas ta nowa wiedza się pojawia, szybciej lub wolniej, ale nadal dostajemy nowe porcje informacji na temat tego, jak te dinozaury funkcjonowały. Poznajemy nowe gatunki dinozaurów, czasem zupełnie nowe gałęzie tych drzew, powiedzmy genealogicznych czy taksonomicznych, właściwie należałoby to tak ująć. Więc jak dla mnie to będzie jeszcze bardzo długo bardzo nośny temat, bo dinozaury bardzo działają na wyobraźnię czy dzieci, czy osób dorosłych, no, chociażby nas. No i tym pozytywnym akcentem w imieniu prowadzącego Patrę będę kończył to spotkanie, mając nadzieję, że dinozaury jeszcze nie ten raz pobudzą naszą wyobraźnię i z utęsknieniem będziemy zastanawiać się, jak one kiedyś żyły. Dziękuję Wam za obecność na tym spotkaniu. Zapraszam już do kolejnego odcinka Stacji Sakita i do poprzesłuchania innych odcinków Stacji Sakita. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie. Cześć.